W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu historię Pana Tomasza, który chorował na tak zwaną nieuleczalną chorobę czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jak sama nazwa wskazuje, jest to choroba jelit o podłożu autoimmunologicznym. Dzięki mojej interwencji, Panu Tomaszowi udało się uzyskać trwałą remisję, a także w znacznym stopniu zniwelować zasięg choroby. Ten film przedstawiam Państwu dlatego, żeby po raz kolejny udowodnić dwie rzeczy. Że naturalnymi substancjami faktycznie można człowiekowi bardzo, ale to bardzo pomóc. A po drugie, że wpływ na florę bakteryjną jelit to klucz do sukcesu w wielu przewlekłych chorobach. Oczywiście przypominam, że mam zgodę pisemną pana Tomasza na upublicznienie jego wizerunku czy dokumentacji medycznej, której jest współwłaścicielem. Oczywiście dane newralgiczne w tej dokumentacji zostaną zasłonięte. No, i podsumowując, tym filmem chcę wielu sceptykom udowodnić, lub wielu tym osobom, które się po prostu poddały, że wykorzystując najnowszą wiedzę medyczną, z najnowszych badań naukowych, w szczególności z zakresu flory bakteryjnej jelit, można w wielu przypadkach całkowicie zmienić przebieg choroby. No i przypomnę tylko, że nazwę mojego preparatu będę cenzurował, tak aby żaden urzędnik nie dokonał nadinterpretacji. Dzisiejszego filmu, a o to, co udało się uzyskać u pana Tomasza. Choruję na wrzedziejące zapalenie jelita grubego. Pierwsze objawy pojawiły się dwa lata temu. Były to głównie krwawienia podczas wypróżniania wykonana kolonoskopia i badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to wrzeciujące zapalenie dolnego odcinka jelita grubego. Po kolonoskopii objawy stały, samoistnie, co słyszałem, że jest typowe dla tej choroby. Następnie włączyłem Asamax po zaleceniach lekarza. Po około pół roku od włączenia Asamaxu Objawy wróciły, a ja zacząłem zwiększać dzienną dawkę według zaleceń. Niestety nie przyniosło to żadnych efektów, wręcz choroba się nasiliła. Krwawienia pojawiały się praktycznie przy każdym wypróżnieniu. Po przeczytaniu licznych opinii w internecie na temat leku, który spożywałem i samego sposobu jego działania, zdecydowałem się szukać alternatyw. Trafiłem na stronę pana Marka. Koczelasa. i po zapoznaniu się z tematem postanowiłem wdrożyć leczenie za pomocą i protokołu DLS. A Samax odstawiłem całkowicie zaraz po rozpoczęciu leczenia. Niedługo po wdrożeniu leczenia przeprowadziłem jeszcze raz badania, aby sprawdzić stan swojego zdrowia na tamtą chwilę. Badanie potwierdziło ostry stan zapalny jelita. Poprawa nastąpiła około 2 tygodnie po wykonaniu pierwszego szoku osmotycznego. Objawy ustąpiły. Od praktycznie 2 miesięcy nie zanotowałem żadnych krwawień. Po tym czasie ponowiłem badanie, aby sprawdzić, czy moje obserwacje pokrywają się z poprawą stanu zdrowia. Faktycznie badanie wykazało poprawę. Umiarkowany stan zapalny. I 20% redukcję długości odcinka zajętego chorobą. Obecnie czekam na wprowadzenie fazy stabilizacji. Dziękuję.